Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stebelski z Słupsk. Witam Was i zapraszam do ostatniego odcinka pod tytułem Lato z winylem. Lato z winylem, ostatni odcinek. Dlaczego? Dlatego, że lato się kończy. Dzisiaj ostatni dzień lata i przede mną kubka płyt, która właśnie jeszcze rzut na taśmę pojawiła się, można już powiedzieć, w sklepie na stronie www.popmaster.pl oraz w sklepie na Wileńskiej Popmaster Record Shop. Ale zanim zaprezentuję Wam płyty, które leżą przede mną, mam wielką prośbę, bo zapewne wszyscy słyszeli o tragedii, która się wydarzyła w południowej, południowo-zachodniej Polsce. Ludzka tragedia, ludzie potracili swój cały dobytek, domy, samochody, no i niestety życie, to chyba było najważniejsze. No i jeżeli jesteście w stanie płacić jakieś pieniążki, myślę, że w waszej miejscowości, w waszej gminie jest ktoś w waszym mieście, kto zbiera pieniądze w Słupsku. W przypadku Słupska pani prezydent ogłosiła zbiórkę, także Słupsk też zbiera pieniążki dla powodzian. I mam nadzieję, że ty też coś płacisz. Niekoniecznie w Słupsku, możesz płacić w swojej miejscowości. Także naprawdę serdecznie zapraszam Was do dokonania jakiejś wpłaty, choćby najmniejszej. Każdy pieniądz się liczy. To tyle na wstępie. Aż ciężko cokolwiek mówić, jak widzę te filmy z tych rejonów, te płynące niemalże zniszczone domy, garaże, samochody. No i ci ludzie, którzy właśnie stracili życie. Gary Bird and the GB Experience, The Crown, Korona i Gary Bird. Bo zaczynamy od 12 calówek, jak już na marginesie zapomniałem przez to wszystko, bo naprawdę szok, to chyba najbardziej odpowiednie słowo. Dance Free Party Freaks Destiny. W sklepie pojawiło się już w internecie, a jutro w stacjonarnym sklepie między innymi pojawi się Booker Newbury Third Teddy Bear z kawałeczkiem. Teraz specjalistka w miłości, tak chyba to należy tłumaczyć, Sharon Brown. I specjalizuje się w miłości. I specjalizuje in love. Na drugiej stronie jest ta sama piosenka, tylko wersja instrumentalna. Teraz Jackie Wilson, Reed Petit. 12 cali, to co widzimy, ten obrazek, to po prostu jest kadr z jego teledysku. Plasteliny, bardzo fajny teledysk, sympatyczny. Teraz Bilbo się lepiej czyta, to niech będzie Bilbo, Sex Machine. Tytuł znany, ale to chyba nie o ten tytuł, chyba nie ta kompozycja. Relax, to chyba też nie ta kompozycja. Ta kompozycja, James Brown. Aha, Sex Machine, ale nie wykonanie Jamesa Browna, tylko Bilbo. A teraz mamy Barbecue. Tak naprawdę może nie tyle Barbecue, co The BB&Q Band, czyli Bad Breakfast, BB&Q Band. Dobra, nie kombinuj, Andrzej. Hard to Get Around na drugiej stronie, a na pierwszej stronie Imagination. Taki kawałeczek, zdaje się, że chyba znam ten kawałeczek, o ile się nie mylę. Następny maxi single, She Was Away i Bobby O. Divine. Okej, chyba Divine będzie najlepiej. Native Love. Divine, niebiański. No coś takiego. Okej, Safcet i maxi singielek Tainted Love i Where Did All Love Go? Gdzie nasza miłość odeszła? Teraz facet śpiewa, pyta się w sumie, co to jest miłość? What is love? Howard Jones z zapytaniem, co to jest miłość? Wiele osób z Was zna odpowiedź, co to jest miłość, ale nie wszyscy. I tu mamy jeszcze, już końcówka maxi singli. Mamy zespół, który twierdzi, że Robert De Niro Waiting i Bananarama
He speak Italian, tak? Że Robert De Niro czeka i powinno być pod tytule, on mówi po włosku. Tak się banana ramię wydaje. Okej. Okay. Teraz ostatnie dwa maxi single i grupa Shack Attack, Watching You. Special version, 45 obrotów. To po angielsku RPM. Po niemiecku. A, to też po angielsku jest. Okej. Okay. Bo gdzieś UPM było, nie wiedziałem o co chodzi. I jeszcze raz, Shack Attack, Don't Blame It On Love. Don't Blame It On Love. I to na tyle maxi singli, ale maxi singli. Bo Shack Attack jeszcze przed nami. I w tym momencie właśnie Nightbirds i Shack Attack. Jeszcze raz, Shack Attack z albumem Invitations. Invitations. Okej, okay, a teraz przerwa od funk i soul i mamy operę. Opera. I co? Takie słowo jak trzej tenorzy. Trzej tenorzy. Trzech tenorów. Pamiętacie? 90 rok, kariera z Domingo Pavarotti w koncercie Mechty. Mechta dyrygował. Trzech tenorów. Fantastycznie sprzedająca się w roku 90. Płyta i kaseta magnetofonowa o winylach zapomnij, bo to się nie handlowało winylami, nikt nie wiedział, że płyty winylowe powrócą. Już miałem kilkanaście, może nawet więcej niż kilkanaście płyt. Wszystkie sprzedane, to jest następna. Jakby ktoś chciał jeszcze potowarzyszyć tenorom, to mamy tutaj teksty. Po niemiecku, po hiszpańsku, znaczy po włosku. No. Jak dobrze, a po niemiecku sporo, no ja nie będę śpiewał, macie farta. Okej, okay, no i wracamy do soul i funku, teraz mam amerykańską płytę All I Need Is Time, właśnie wszystkiego czego potrzebuję to czas, czas, czas leczy rany. Gladys Knight and the Pips, cut out okładeczka, czyli płyta była przeceniona, no i dlatego nacinano te okładki czasami wiercono, płyta przeceniona, a dlaczego robiono takie rzeczy, a nie inne? Dlatego, że jak ktoś kupił w jednym sklepie, jakby nie była przycięta okładka, to ktoś kupuje w jednym sklepie płytkę sobie z przeceny, idzie do drugiego sklepu, w którym nie jest przecena, kupuje sobie na przykład powiedzmy Beatlesów. Dostaje rachuneczek, na rachunku nie ma, wtedy nie było, że to Beatlesów kupił, no i za chwilę oddaje Gladys Knight and the Pips i powiedział, że właśnie, że nie, że źle kupił, że oddaje tą płytkę, albo pieniążki chce zwrot, albo coś na coś innego wymienić. Żeby po prostu oszustom, żeby przestopować oszustów. I to tyle. Earl Clark i Low Ride. Teraz mamy solidną płytę, solidny duet. Ashford and Simpson. Solid. Solid. Wielki ich przebój. Następny duet przede mną. Yardbird and Peoples. The Two of Us. Two of Us. Piosenka Beatlesów, ale to nie jest ten kawałeczek, to jest ich kompozycja Yardbird and People. Bo Beatlesów piosenkę Two of Us to Boniem zaśpiewał. Boniem zagrało u Maksyma w Gdyni, ale nie. Tam chyba nie leciał właśnie Two of Us. Ala Boniem. Ok, Temptation, All the Million Sellers, czyli można się domyśleć, że chodzi o piosenki, które tu się znajdują i każda z tych piosenek została sprzedana w nakładzie co najmniej milionowym. A to między innymi 64 roku My Girl, między innymi 72 roku Papa Was a Rolling Stone, a jeszcze co my tu mamy? I Can Get Next to You, 69. I Wish It Would Rain, 67. Jeszcze trochę więcej kawałków jest, ale czas nas nagli. Gap Band 5, Jamin i Gap Band 5. Does Band Keep It Live, utrzymuj to przy życiu. To wszystko funk, soul. No i tutaj zespół, którego jeszcze 20 lat temu nie znałem, nie słuchałem. W Anglii dopiero chyba po raz pierwszy, jak się nie mylę, usłyszałem to
Stylistics. Stylistics towarzyszy mi bardzo często, słucham tej muzyczki, fantastyczne kawałeczki, a tu mamy Great Love Hits. Great Love Hits, a tu między innymi takie przeboje, naprawdę fantastyczne przeboje, jak I'm Stone in Love with You, jak You Make Me Feel Brand New, chociażby czy Hey Girl, Come On and Get It. Come on, get it, hey girl. Stylistics. Ciągle myślałem, że tam kobieta śpiewa. To nie mamy żadnej kobiety. Gościu śpiewa falsetem, ale taki damski głos zawsze mi się wydawał. A to nie, to męski głos falsetem. Falset, tak? Wysokie tony w męskim głosie. Na pewno? Okej. Okay. Podwójny składaczek. The British Jazz Funk. Czyli zespoły brytyjskie grające jazz i funk na tym podwójnym składaczku, a tu nie mogło zabraknąć chociażby Shack Attack, który był przed momentem, czy Level 42, których mam chyba z 15 albumów w tym momencie. Naprawdę sporo mi się zrobiło w tego lata tych albumów, a sprzedane chyba zostały tylko dwa w międzyczasie. Okej, okay, Casino Lights. Czy pamiętacie Deep Purple, Smoke on the Water, kawałeczek? To śpiewali o pożarze kasynie w Montreux. Kasynie w Montreux. I to właśnie koncert, tylko już chyba kasyno zostało odbudowane i płyta koncertowa z tego kasyna. Nie wiem, czy to nagrano jednej nocy wszystko, czy po prostu różni wykonawcy w różnym czasie przyjeżdżali i grali. A jacy wykonawcy? No chociażby David Sanborn, czy Al Jarreau, czy chociażby Randy Crawford, moja ulubiona. Okej, okay. Tutaj nie mogę powiedzieć, że pani jest moja ulubiona, czy nie ulubiona, po prostu pani nie znam. Melba Moore, nigdy nie słyszałem. The Other Side of the Rainbow, tak mi się wydaje. Na szczęście jak płytę wystawiałem, to słyszałem, ale nie pamiętam, nie kojarzę w każdym razie tej pani. No to pani z Brazylii ją kojarzę, bo już jedna płytka jest na stanie, teraz mamy drugą. Pani się nazywa, tak trochę dziwnie, że Tania. Tania Maria. Myślałem, że wszystkie Marie, moje drogie Marie, że są drogie, a tu pani akurat jest Tania. The Real Tania Maria i Wild, dzika. Pani Brazylijka przyjechała do Stanów Zjednoczonych, zrobiła karierę, nagrywa płyty jazzowe. Czy nagrywała? Nie wiem, czy do tej pory akurat 85 rok, czy do tej pory akurat śpiewa i wydaje płyty, ale myślę, że tak, myślę, że tak. Gloria Gaynor, jej album z 82 roku, Gloria Gaynor. Z Glorią taka historia się wiąże, że ona była umierająca w latach 70. leżała w szpitalu i żadnej nadziei dla niej nie było. Przyszedł pan, kompozytor, prawdopodobnie producent, kompozytor i przyniósł jej nową piosenkę. I powiedział, że tą piosenkę ma zaśpiewać, co nie? No i co się okazuje? Okazuje się, że Gloria usłyszała ten kawałeczek, myślę, że w jego wykonaniu. No i po prostu ten kawałek zmienił jej życie. Kobieta, która jeszcze przed chwilą umierała, po prostu nabierała sił, wracała do zdrowia, zaśpiewała w piosenkę, która królowała na parkietach dyskotek i w radiu. I I Will Survive, największy przebój Glory Gaynor. Podejrzewam, że tutaj nie ma takiego przeboju, czy jeśli w ogóle są jakiekolwiek przeboje, bo tamten przebój, tamta piosenka jest nie do przebicia. Ok, The Four Tops, Legends, Motown. Nie wiem, o co chodzi, okładeczka podniszczona. Nie wiem, o co chodzi z tymi albumami. Czy po prostu, że takie albumy wyszły, czy po prostu piosenki znajdujące się na tej płytce pochodzą z tych albumów. Ale o Reach Out nie widzę, także chyba nie pochodzą. W każdym razie taki wielki przebój, żeby był ominięty, jeśli miałby być to składak. Pointer Sisters i Priority. Też okładeczka uszkodzona, a chociaż nie, może nie uszkodzona, po prostu fragmenty innej okładki się znajdują tutaj. Teraz nowy rekord świata, olimpiada co prawda się skończyła, ale Electric Light Orchestra bije nowy rekord świata. Płyta wytłoczona w 76 roku, okładka wytłoczona w 76 roku. No i cóż, jeszcze mi Kamiński był wtedy, tyle że powiem. Tak, prawdziwy Electric Light Orchestra, nie trzyosobowy, nie Jeff Lynne Ellos, tylko Electric Light Orchestra w siedmiosobowym składzie. Niestety, niestety, połowa ludzi nie żyje. Już takiego zespołu nie usłyszymy na koncertach, ani nie usłyszymy na płytach winylowych. Ok, Art Garfunkel i Watermark. Teraz mamy
Dobrze, teraz mamy Soul, ale Blue Eyes Soul. Blue Eyes Soul, czyli Błękitno-okie Soul. Błękitno-okie Soul i Simple Red. Simple Red Man and Woman. Czyli chodzi o to, że biali śpiewali, nie czarni, bo soul kojarzy się z muzyką czarnych artystów, a tu biały artysta śpiewa taką muzykę. Eurythmics Touch. To wszystko w sklepie, jak już wspominałem. Jesteśmy jednością Eurythmics. Już na zakończenie Flying Colors, Chris DeBarge i Flying Colors. To wszystko na tyle. Lato z winylem. I to ostatni odcinek Lata z winylem. No, przed nami jesień. Zobaczymy, co jesień przyniesie. Mam nadzieję, że to będzie babie lato, ciepła jesień. Indian Summer. Babie lato. A co babie lato nam przyniesie? Mam nadzieję, że dużą porcję fajnej muzyki. Jaka? To już niebawem. To trzymajcie się. Hej. Hop.